Dlaczego się śmiejesz? Nie, z 5 centymetrów. Mikrofon może mi założył. Chciałem brzuch wciągnę. Coś? No. I akcja! O, zajebiste. Cześć, witajcie na kanale Grywalnie, jestem Nony, to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale jest NX Rodzicu, hej, która jest z tamtej strony. I w tym ogólnie materiale wreszcie mamy jakikolwiek unboxing edycji kolekcjonerskiej. Tym razem jest edycja kolekcjonerska Stalkera. I ogólnie mamy jakikolwiek tutaj materiał na kanale, bo jak wiecie, ogólnie mi się nie chce. Co? Nie, nie jest leniem, po prostu toksyczność już mnie przeraża i głupota i to co widzę na mediach i wszystko, i wycieczki do Radomia, Londynu i innych rzeczy. Więc w tym oto materiale zobaczymy sobie unboxing tej oto edycji. Dajcie mi znać, czy ją kupiliście, czy też nie. Widziałem, że wiele osób zakupiło tą ulepszoną wersję. Dajcie mi znać, czym ona się różni, bo już tak w sumie zbytnio nie pamiętam. Sprawdzimy sobie, co tutaj mamy, bo słuchajcie, to jest w sumie chyba ostatnia edycja. Cenowo dobra, bo mamy 800 zł z grą i całą tutaj pełną zawartością, figurką, steelbookiem, artbookiem, wszystko tutaj jest to, co powinno być w edycji i w normalnej cenie, a nie za 1000 ileś złotych, na przykład jak Spider-Man za 1500 zł, czy za ileś, gdzie tam nie było nic, a teraz jest za 500 zł i pozdrawiam serdecznie te osoby, które mnie jechały i uważały, że to jest najbardziej warta edycja zakupu nawet w tej cenie i nieważne, że potem spadnie o raz podzielić na 3. No ale, no cóż, pozdrawiam serdecznie. I co do tego, to najlepsze jest to, że jak robiłem unboxing edycji Atomika, to był na mnie hejt, bo ruskie. No to mamy teraz Stalkera, to teraz poproszę magiczne słowa wsparcia, że ich wspieram. Tak. Ławka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i zajrzyjmy sobie do środka. I tak oto prezentuje się karton naszej edycji, bardziej to jest obwoluta. Pierwszą rzecz, jaką chciałbym zwrócić uwagę, słuchajcie, to jest oczywiście sklep RTV Euro AGD, w którym, no jak widzicie, logika na magazynach i wszędzie jest taka, że karton to karton i rzucali tym, pytałem się, czy jest inna edycja, a pan do mnie, no może pan anulować i zamówić jeszcze raz, a ja mówię mu, że fajnie, gdyby to mi powiedział 2 lata temu, ale no nie ma możliwości zamówienia, więc powiedział, aha, okej, okay. No jest wymienić też się nie dało, rekompensaty też za to nie mamy. Z tyłu, jeżeli chodzi o ten kartonik, mamy tutaj informację o tym, co zawiera nasza edycja. W tym oto przypadku mamy tutaj takie naszywki, nieśmiertelnik, figurka, artbooka, steelbooka kolekcjonerskie, pudełko, plakat, naklejki, brelok i coś, jakieś jeszcze plany, czegoś tam. Więc sobie otwieramy i zobaczymy. Dodatkowo mamy spis wszystkich takiej całej zawartości cyfrowej, która się znajduje w środku. Troszkę tutaj napisów w różnych językach i to byłoby tyle. I tak prezentuje się to pudełko. Jest to pudełko kolekcjonerskie, tak wygląda z tej oto strony. Tak wygląda tutaj, więc szkoda, że te rogi zostały jakoś tam, wiecie, troszkę uszkodzone, bo niestety to jakoś wpływa na całokształt. No, w przypadku takich cen, no fajnie, jeżeli by całokształt był akurat tutaj w 100% dobry. No ale tak, ktoś mi napisał komentarz, że ktoś mu w media Leroy, czy w tym sklepie powiedział, że kupujesz pan pudełko, czy zawartość pudełka, coś takiego. No ale cóż, dobrze, otwieramy sobie. Fajnie, nie? No, pudełko ogólnie jest grube, nie jest taki cieniutki kartonik, jak to Ubisoft ostatnio dodawał. Więc to już bardziej jest porządne, dawno czegoś takiego nie widziałem. No i słuchajcie, mamy tutaj zawartość. Pierwsze, co rzuca się w oczy, no jest przepiękny ten steelbook. Bardzo kocham takie kolory, naprawdę jest mega, no dotknij sobie. No. Nie, jest faktura materiału taka, zwykła, metalowa. Steelbook tak, boże, na grzbiecie jest napis, co jest jak najbardziej na plus. I z tej strony wygląda takie, oczywiście w środku Deluxe Edition gra. Nie jestem zwolennikiem pisania jakby tego, jaka jest gierka w środku. Lepiej jakby było po prostu, wiecie, bez tego, ładnie by to wyglądało, ale jest. W środku oczywiście znajdziemy kartkę, no bo to jest na peceta, czy bez gry. Tu jeszcze coś mamy. I tak oto wygląda w środku ten oto steelbook. No jest, moim zdaniem, słuchajcie, jest przepiękny. I bardzo chciałbym upolować jeszcze pozostałe steelbooki, jakie są, więc jeżeli jakkolwiek je gdzieś widzicie, to dajcie mi znać, bo z chęcią bym je przygarnął, ustawiając sobie powiadomienia, jeśli pojawią się jakiekolwiek inne oferty. Chciałbym zebrać też całą pełną kolekcję steelbooków ze Stalkera 2, tak jak to było w przypadku Cyberpunka. No steelbook jest, no, zajebisty. I to, co było w środku, no, oczywiście tu jest klucz z grą, wam tego nie pokażę, wędruję na bok. Tutaj w tej oto kopercie, która znajdowała się w środku, mamy zestaw naklejek, który wygląda w ten oto sposób, bardzo ładne, klimatyczne. Tutaj mamy, o, fajnie, zajebiste, takie jakby zalaminowane, tak, wyjmuj się, ale tak byłoby ala zalaminowane. To jest jakaś wejściówka chyba do, tak, do
Tak, widzicie, tak macie tutaj napis tak, do strefy. Fajne. Wyjściówka, tutaj jest w dwóch językach. Bardzo fajna, ale to jest zajebiste, takie, zobacz, taki fajny materiał. Ładnie, nie jest to budżetowo zrobione, więc naprawdę tutaj pod tym względem się postarali. I tak oto wygląda pocztówka, bądź taki list, to wygląda grafika i tutaj. W ogóle mam tutaj sobie podziękowania od całego tutaj staffu, jeżeli chodzi o tą gierkę. I w sumie tyle. Bardzo fajna koperta. I fajnie, słuchajcie, jest wszystko opisane. Zobaczcie, tu jest ta przepustka, naklejki, list. Tutaj wiem, że to jest jakiś tu nieśmiertelnik, też jest w takim malutkim pudełeczku. Nie jest plastikowy, aluminiowy. Napisem Stalker 2. Tutaj jest pewnie ta nierdzewna, ale taka troszeczkę gorsza jakość, bo jest to czarne, więc może troszkę farbować. I z tej strony wygląda to tak. I oczywiście to jest Powered by Plyon. Zgadza się. I tak to tutaj się prezentuje. Naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie. To jest jakiś kod, ale to chyba nie, wyprodukowano w Chinach. Bardzo ładny nieśmiertelnik. Pudełeczko. Co? Nie. Tutaj mamy, no słuchajcie, dosyć ciężki breloczek. Zajebiste to. Słuchajcie, to jest taki niezbędnik. Tutaj mamy metrówkę. Nie widać, jest metrówka. 5 centymetrów. Nic. Dlaczego się śmiejesz? Nie, z 5 centymetrów. Nie, nikogo nie wyśmiałam, bym powiedział. Nie, nie. Gdzieś to jest dużo. No, mów dalej. O. No i takie coś, i takie coś. Good Hunting Stalker. Coś na pewno jest, ja później do tego dojdę, ten sam numer, więc taki mam po prostu niezbędnik ze Stalkera, tak kiedyś były robione karty, to mamy całość, oczywiście to jest też otwierane, można sobie wypiąć. Powiem szczerze, że naprawdę porządne. W pełni to jest metalowe, ciężkie nawet. Przyniesiesz mi wagę i metrówkę? Słuchajcie, jest progres, mam nową wagę. Działa ona? No tak, mój tata miał rację, jak nie pierdolniesz, to nie zadziała. Dotyczy się też ludzi. Brok 72 gramy, jakby ktoś chciał wiedzieć, a ogólnie mamy taką oto wagę nową, bo tamta wzięła i umarła, więc nam się przyda, to niepotrzebne. I co tutaj mamy? Tu mamy kolejny zestaw rzeczy zapakowany, dość bujny, pokaźny. Kopertę. Ładne. Coś jeszcze? Nie. Mamy tutaj naszywki. Pierwsza wygląda w ten oto sposób. Kolejna. Jeszcze jedna. Na ruskie tą grę chyba zbanowały, coś widziałem właśnie, czytałem. No. Co my tutaj mamy? Mapkę. A jak materiał? No fajna. Zobacz, jest taki mięciutki materiał. Nie jest tandetny, taki bardziej materiał premium. No słuchajcie, powiem wam, że naprawdę jestem pod wrażeniem. Edycja jest moim zdaniem genialna. Jak na chwilę obecną, zaraz zacząłem figurkę się być prezentowała. Tak wygląda mapka. Z drugiej strony niczego nie mamy. Szkoda, można było wykorzystać na jakiś plakat ze Stalkera, a najbardziej zmotywowałem na przykład tego steelbooka, który tam się, który wam wcześniej pokazałem. Ale ja nigdy nie potrafiłem składać z powrotem tych wszystkich rzeczy. Ale mapka, no, bardzo ładna i bardzo przyjemny. Słuchajcie, taki materiał, taki mięciutki, fajny. Co tu jest? A, bo tu jest plakat. A, dobra. O kurna. Słuchajcie, on jest prawie na cały stół. Z drugiej strony niczego nie mamy, ale wygląda on tak. Jest zajebisty. Pokażę wam zaraz, jak zdejmę to pudełko bardziej to. Na razie odłóżmy go złożonego. Podnosimy. I słuchajcie, kolejna rzecz. No, przekozacka jest ta edycja. Oku, artbook. Ja myślałem, że ten artbook będzie mały. A on jest pełnoprawnym artbookiem. No, jestem pod mega wielkim wrażeniem, jak to wygląda. Czy pachnie? Pokaż. Tak, pachnie. O, to ładnie pachnie. Jest genialny. Jest duży. Nie jest tutaj uszkodzony. No, jest bardzo ładny. Zobaczymy go sobie strona po stronie. Najpierw zacząłem figurkę,
a później puścimy go strona po stronie. Chyba, że nowy materiał na to, no chyba nie bez sensu robić nowy. Zrobimy całą stronę po stronie, sobie go zaraz obejrzymy. Na plus zajebiście gruba okładka. Na grzbiecie też jest, no jestem pod wrażeniem, to jest zajebistym. Tego trzymaj to. Patrz, jeszcze tu było tak, a tu tak było jeszcze, to w środku. Okej. Okay. Podnosimy sobie tą część. I mamy tutaj figurkę, tam jest, ściągamy całość. Myślałem, że to większy będzie. To może zanim ta, słuchajcie, gigantyczna figurka, o, to tak wygląda ten cały plakat. Bardzo ładny. I tak było pięknie, aż doszliśmy do naszej figurki, ale poczekajcie, jeszcze nie oceniajmy, zobaczmy, może ona, no, wielkość... Nie liczy się wielkość. Nie liczy się wielkość. I jest tu figurka zapakowana, taki foliopak. Sprawdźmy, czy nadrabia wyglądem. O, szczerze, nie jest taka zła. Ty, no ładna. Dobra, zobaczmy sobie ją teraz całą od dołu, aż po samą górę. I tak oto prezentuje się ta figurka. Jak możecie zobaczyć, sama podstawka wygląda w ten oto sposób. Nie wiem, czego to, o co tu chodzi, że są takie dziury. To chyba jakieś wycięcie z czegoś jest, z drogi jakiejś. Tak, tak wygląda tutaj wszystko. Tak wygląda z tej oto strony. Cały tył, wszystkie te elementy, zobaczcie, jak są ładnie tutaj zrobione. Bardzo jest klimatyczne, napisy tu na butli, mamy pełną broń, mamy tu, zobaczcie to kulę, jak to ładnie wygląda. Taka gumowa jest, nie jest ona szklana, jak coś, jest gumowa. Tak wygląda tu i tak wyglądają tutaj jego oczy, też zobaczcie, są takie odbijające. Całość, no naprawdę, figurka. Fajna, klimatyczna, nie jest za duża, zaraz sobie ją całą sprawdzimy i zmierzymy, ale ogólnie, no ładna. Mogła być oczywiście większa, ale no szczerze, mega mi się podoba. Sprawdźmy sobie teraz wagę, tak żebym się tu nie odbijał. Mamy 0,0 i cała figurka waży 259 gramów. Co do samej jej wielkości, dasz mi metrówkę? Zmienimy sobie troszeczkę perspektywę. Jeżeli chodzi o jej tutaj wysokość, no to mamy takie 19... bez podstawki, słuchajcie, mamy takie 18, a z podstawką będzie takie 19,5-20 około. Wy macie inną perspektywę niż ja, więc inaczej troszkę to widzicie. Co do szerokości tutaj podstawki, to jest 10,5 na 10 i 259 gramów wagi. No wydaje mi się, że cała ta edycja tutaj bardzo ładnie wygląda. Zaraz sobie zobaczymy jeszcze artbooka na sam koniec, Wam puszczę. Jeżeli miałbym tutaj na szybko wyrazić swoją opinię do tematu artbooka, tak jak Wam powiedziałem, jest on bardzo ładny, dlatego że zawiera w pełni, nie wiem, jeszcze raz perspektywę, zobaczcie, pełne, bardzo ładne grafiki z małymi tutaj opisami, oczywiście jest całość tutaj w języku angielskim, ale ogólnie prezentuje się to mega, mega zajebiście i jestem pod wrażeniem, bo dawno takiego artbooka moje oczy nie widziały, więc mam pełne opisy, zaraz Wam to wszystko pokażę, grube kartki. Numeracja stron jest na samej górze, cały tutaj artbook ma, słuchajcie, 128 stron. 128 stron artbooka w tych oto czasach, to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego, żeby było i to jeszcze w tej oto cenie, no to jest mega. Więc zaraz na samym końcu będziecie mieli prezentację, jeżeli mielibyśmy ocenić teraz całą tutaj, słuchajcie, tą edycję kolekcjonerską, to pozabieram te wszystkie tutaj zbędne papiery. Bardzo ładne koperty, ładnie wszystko oznakowane, to jest jak najbardziej plus. 800 zł wersja PC, gigantyczny steelbook, no troszkę mniejsza figurka, bardzo ładne tutaj cztery przypinki, mamy piękny brelok z 5-centymetrowym czymś. Nie śmiejemy się, ładnie, ładnie wykonany nieśmiertelnik, mamy taką pocztówkę z podziękowaniami, taką jedną widokówkę, przepustkę w dwóch językach napisaną, bardzo ładną, zestaw naklejek, kod do gry, bardzo ładny, nawet zajebisty, duży plakat, mapkę, steelbooka i to wszystko za 800 zł. Gierka około 200 z kawałkiem, bo to edycja była 820, powiedzmy cała zawartość bez gry 400 zł. Wydaje mi się, że to jest zajebista cena i nie wiem, czy kupno tej wersji za 1400 byłoby dobrym
pomysłem, bo tam był dodatkowo plecak, chyba jakaś lampka czy lodówka, czy jak to się nazywało, ale no to jest bardzo ładne. Ile ona kosztowała? 800 zł. A, to nie 400, to nie? 600. Właśnie. Matematyka. No ale to nieważne, 600 zł, 600 zł za całą zawartość, mniejsza o to, plus, minus, no jest okej. Okay. Dobrze, pieniądze umiem liczyć, więc to jest git, a tutaj coś poszło nie tak. Mniejsza o to, zajebista edycja. Wielkość może tutaj bym troszkę tej figurki, a dla mnie jest 9 na 10. Mega jest, no? Naprawdę 9 na 10 edycja. Jak naj... I osoba, która się zastanawiałaś, Kamilku, ukochany ty mój, wyskakuj z kasy, jutro jadę po edycję i ci ją wysyłam, a więc sorry bardzo. Ale fajne. Może twoja żona mi wybaczy. No cóż. Znaczy tobie wybaczy. Jak coś, to my z Sylwią się twoją żoną zaopiekujemy. Pozdrawiam. Z naszej strony to byłoby tyle. Widzimy się w kolejnych filmach na naszym tutaj kanale. Zobaczymy, co jeszcze uda się nagrać. Na pewno będą pady, na pewno będą takie lampki, na pewno będą jakieś kubki. Z edycji nie widziałem. Według mnie to jest najlepsza edycja tego roku, jaka się pojawiła, albo chyba nawet, jeśli chodzi o skład, tak. Tego roku wydaje mi się, że to akurat tutaj w pełni wygrywa. Tam. Dzięki wielkie za obejrzenie. Zapraszam Was serdecznie teraz do zapoznania się z artbookiem, którego właśnie pokażę Wam strona po stronie. Tam. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć. It's burning, the embers rising high, like a chemical fire, the flame won't die, intertwined, darling, you and I. Fire, the flame won't die.